Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnych warsztatach balonowych. Dzisiaj, tak jak zapowiadałam, przed nami żółte, głównie balony modelinowe. Będziemy z nich kręcić bardzo prostą figurkę żyrafę. Ta żyrafa, podstawowa wersja, będzie składała się z dwóch baloników i będą nam do tego potrzebne markery. Później, jak nam się uda tą podstawową wersję, weźmiemy się za bardziej skomplikowaną, taką, w której możemy dodać już mordkę żyrafie czy fajną fryzurę. Więc zapraszam Was wszystkich do wspólnej zabawy. Mam nadzieję, że będzie to dla Was frajda. Oczywiście balony pompujemy pompką. Bierzemy balonik, nakładamy go na pompeczkę za workiem. Umieszczamy tak, aby balonik był przynajmniej pół centymetra na pompce. Układamy sobie pompkę z balonikiem na pierwszym zagięciu naszego paluszka wskazującego przy lewej ręce i dociskamy palcem, który nazywamy kciukiem. Resztą dłoni chwytamy czarną część pompki, a naszą prawą ręką chwytamy zieloną część i próbujemy nadmuchać balonik. Przypomnę, że nie zatykamy dolnej części pompki, bo wtedy ona nie pobiera powietrza do balonu. I że balonik nie do końca napompujemy. Może zostawimy sobie tutaj takie 2-3 paluszki, troszeczkę wypuścimy. I teraz uwaga, chcąc zawiązać tutaj nasz balon, a końcówka jest króciutka, to kochani, ściskamy go troszeczkę wyżej, wypuszczamy powietrze i w tym momencie mamy już długą końcówkę do zawiązania naszego balonika. Moje wiązanie, kochani, to jest za balonem. Krzyżuję tutaj mi się kółeczko i pomiędzy dwa palce wkładam końcówkę. Po czym wyciągam paluszki i balonik jest zawiązany. Przejdziemy teraz do skręcania tych balonów, tak żeby powstała nam prosta żyrafa. Może zaczniemy od tego, że chwytamy balonik za wiązanie. Układamy rączki przy wiązaniu i delikatnie go ściskamy. W ten sposób powietrze przechodzi nam do końca balonika, a balon robi się bardziej miękki. I tak, proszę Państwa, pierwszą naszą częścią żyrafy będzie jej głowa. Tak na 2-3 paluszki. Skręcamy resztę naszego balonika. Kręcimy go dużo razy. Najlepiej tak 5 do 10. Wtedy będziemy mieć pewność, że on za momencik nam się nie rozkręci. Teraz robimy dwie kuleczki malutkie. Takie na dwa paluszki. Dlaczego przytrzymuję pierwszą część, po którym ją puściła? To ona prawdopodobnie, jak będzie mało razy zawinięta, się rozwinie. My mamy bardzo dużo razy zawiniętą, więc się trzyma. Więc odmierzamy dwa paluszki. O, właśnie się rozwinie. Zakręcamy jeszcze raz. Przytrzymujemy. Dwa paluszki. Kuleczka. Obok jeszcze jedna kuleczka na dwa paluszki. Staramy się, żeby one były takie same. I uwaga, składamy naszą głowę razem z długą szyją żyrafy. I naciągamy kulki do góry, po czym skręcamy je ze sobą. Również kilka razy. To będzie głowa, a to uszy naszej żyrafy. Ponieważ żyrafa ma bardzo długą szyję, więc układamy nasze rączki na szyi, delikatnie ją ściskamy. Znowu powietrze przesuwa nam się delikatnie do końca balona. Odmierzamy sobie minimum 4 nasze rączki i tutaj dopiero skręcamy szyję naszej żyrafy. Po szyi przychodzi czas na nóżki. Robimy je tak na 4 paluszki. Jedna nóżka. Żeby druga wyszła taka sama, możemy sobie przyłożyć i w tym miejscu ścisnąć balonik, po czym obrócić szyję i resztą długą część balona razem ze sobą. Teraz robimy ciało żyrafy. Musi ono być troszeczkę dłuższe niż nogi,
Więc układamy sobie 6 paluszków i za 6 paluszkiem również skręcamy nasz balonik. I znowu nóżki, więc na 4 paluszki. Znowu resztę balonika podnosimy do góry i tu, gdzie mamy już zgięty nasz poprzedni balonik, chwytamy ten i zwijamy razem w ten sposób. Żyrafa nie ma takiego długiego ogona, więc na końcu możemy zrobić kuleczkę. Tą kuleczkę można przebić paluszkiem, bądź ja, kochani, użyję mojego nóżyka, odcinam i wypuszczam sobie delikatnie powietrze, tak żeby na końcu została mi malutka kuleczka, po czym zawiązuję. I tak powstała bardzo prosta żyrafa. Teraz oczywiście narysujemy jej łatki na szyi, oczy i uśmiechniętą buzię. Zapraszam do wspólnego rysowania. To, jak narysujecie łatki, sprawi, że każda żyrafa będzie zupełnie inna. Na tak powstałej żyrafie spróbuję narysować plamki, szczególnie na szyi i tułowiu. Raczej staram się, żeby były one jakieś nieregularne, więc tu jakoś specjalnie nie trzeba się starać. Najlepiej przy tym rysowaniu oczywiście sprawdzają się dzieciaki. Im to wychodzi rewelacyjnie. Mogą być to kwadraciki, mogą to być jakieś plameczki nierówne. I tak jak powiedziałam, tutaj najwięcej zabawy będą miały dzieci. Może ja nie będę rysowała do końca tych plamek. Przejdę do narysowania oczu naszej żyrafie. Ładne. O, ten za jasny niebieski to jednak użyję czarnego. Czarnego. Kółeczko. Kółeczko. Niebieskie środeczki. Ok. I jeszcze uśmiechnięta buzia. No i oczywiście żyrafa ma nosek. I kochani, to co jest nam niepotrzebne, to ten ogonek. Tutaj możecie użyć nożyczek. Ja oczywiście użyję mojego nożyka do koloru. I w ten sposób prawie gotowa, pomalowana, prosta żyrafa. Jest to skręt bardzo podobny, tak jak skręcaliśmy pieska. Jest to taka podstawa właściwie do zrobienia prawie każdego zwierzątka. Teraz przejdziemy do tej wersji bardzo skomplikowanej, chociaż pompowanie balonów jest identyczne. Więc bierzemy nasz balonik modelinowy, pompkę, nakładamy go oczywiście na pompkę, przytrzymujemy, przykładamy tutaj do pierwszego zdjęcia naszego paluszka wskazującego, przytrzymujemy kciukiem, resztą dłoni chwytamy pompkę i pompujemy, ale nie do końca nasz balon. Zawiązujemy. I tak jak w wersji podstawowej, ugniatamy sobie balonik, żeby powietrze nam przesunęło się do końca balonu, a balon stał się miękki. Dzięki temu będziemy mogli łatwiej go skręcić. Na pewno będzie nam potrzebna piątka pięciocalowa. Będzie to w tym przypadku nasza mordka. Nie za dużo ją pompujemy. Wystarczą dwa ruchy. Może zapewne to jeszcze raz. Nakładamy. Raz, dwa. Jeszcze troszeczkę możemy wypuścić delikatnie, upewnić się, że jest okrąglutka i zawiązujemy nasz balonik. I kochani, przechodzimy do skręcania. W tym wypadku zaczniemy od uszu naszej żyrafy. Będą troszeczkę większe niż w pierwszym przypadku. Złożymy sobie takie na 4 paluszki, takie pętelki. Tą pętelkę obracam, a tą końcówkę, kochani, żeby nam się balonik nie rozwinął, przekładam sobie przez środek swojego balonika, wyciągam z drugiej i puszczam.
Tym sposobem wiem, że to ucho mi się już nie rozwinie. Oczywiście potrzebujemy jeszcze jedno, więc ściskamy balonik. Podniżamy cztery palce. Składamy sobie drugie nasze ucho. Odmierzamy. I w miejscu, gdzie tutaj mamy zwinięte balony, dociskamy nasz drugi balon i przekręcamy go przynajmniej 5 razy. W ten sposób powstały nam uszy żyrafy. Teraz będzie szyja, więc oczywiście mierzymy przynajmniej 4 rączki i pod czwartą rączką ściskam balon i zawijam go. Przechodzimy do zrobienia nóg. Czyli odmierzamy 4 paluszki, 4, zwijamy znowu. Chcąc zrobić drugą taką samą nogę, przykładamy nasz drugi balon do szyi i w miejscu, gdzie tu balony są, ten balon jest zwinięty, ściskamy balon i obracamy razem długą część balona i szyję. Teraz ciało, troszeczkę dłuższe niż nogi, na 6 paluszków. I znowu nóżka na 4 paluszki. I na końcu, oczywiście podnosimy do góry. Kochani, tutaj będzie ciężko nam ścisnąć końcówkę, więc proponuję trzymać za obu łokciem. Na końcu zrobić malutką kuleczkę. I dopiero tą kuleczkę, jak mamy zwiniętą, przytrzymać z brzuszkiem i zamknąć nóżki żyrafów. I teraz wykorzystamy ten 5-calowy balonik, który będzie mordką naszej żyrafy. Przykładamy go do uszu, przytrzymujemy, końcówkę naciągamy i umieszczamy ją między uszami, po czym nawijamy tą końcówkę wokół uszu. Możecie wokół jednego, możecie wokół dwóch. Spójrzcie, nasza żyrafka już dość pięknie się prezentuje. Myślę, że teraz dodamy jej włoski, które zrobimy z ciemniejszego koloru. I uwaga, oczywiście pompujemy. Nakładamy balon na pompkę. Ale pompujemy go tylko do połowy, czyli takie dwa dmuchnięcia. Zawiązujemy. Już powiem dlaczego. Bo będziemy robić dużo skrętów na tym balonie, dlatego potrzebujemy dużo miejsca, żeby nam mogło się przesuwać powietrze w tym balonie. I teraz tak. Ten balon, końcówkę naciągam, przykładam między mordką a uchem, wciskam między mordką a ucho, i tym balonikiem zabijam koło ucha. I kochani, jak wiecie, żyrafa ma takie różdżki na początek. To odmierzamy sobie 3 paluszki. Robimy taką kiełbaskę. Tak to wygląda. Później robimy 2 małe kuleczki. Takie mogą być na jeden i troszkę paluszka. O, w ten sposób, kochani, przykładamy do głowy naszej żyrafy i staramy się zrobić drugą kiełbaskę taką jak ta tutaj. Czyli tak na 3 paluszki zabijamy i kochani, teraz staramy się jak najbliżej między uszami, ale do tego naszego pierwszego różka przycisnąć nasz balonik, po czym owinąć w koło ucha ponownie, tak, żeby nam wyszedł z tyłu głowy. Spójrzcie, już wygląda jak prawdziwa żyrafa, prawda? I teraz będziemy robić mnóstwo takich małych kuleczek. Właśnie teraz ściskamy troszeczkę balonik i kręcimy malutkie kuleczki. To ile ich wyjdzie, to tak naprawdę zależy od wielkości tych kulek, które będziemy robić. Ale chciałabym, żeby nasze kulki sięgały do samego tułowia naszej żyrafy.
Zwróćcie uwagę, że za każdym razem przytrzymuję sobie kulkę wyżej, żeby mi się nie rozwinęła. 7, przymierzam, jeszcze chyba jedna. 8. O, zrobimy jeszcze 2. Czyli u mnie 9 kuleczek. I kochani, teraz musimy tą zawiniętą końcówkę 9 kulki przycisnąć między szyją a przednią nogą i zawinąć ją w koło muszy. Odcinamy sobie balonik, ale zostawcie sobie troszeczkę miejsca po to, że jak wypuścimy powietrze, to żeby została nam spora część tej gumy do zawiązania balona. Zawiązujemy na paluszkach. To nam zapewni, że gdyby nam się coś rozwinęło w tej figurce, to balon będzie zawiązany i nie spuszczą nam nasze kuleczki. I kochani, tą końcóweczkę możemy sobie przełożyć między nogami, zabezpieczając w ten sposób, żeby nam się nie rozwinęła. I mamy prawie gotową żyrafę. Oczy można narysować, nosek i buzię, ale ja, chociaż nie powiedziałam o tym, żeby przygotować, pokażę Wam, jak zrobić oczy jeszcze z jednego balonika. Ja wyciągnę tutaj balonik 5-calowy, nadmucham go troszeczkę, jeszcze troszeczkę wypuszczę powietrze, tak właściwie przykładam go do swojej ręki i wypuszczam tak, żeby kółeczko, ta moja kulka nie była większa niż moja dłoń, ta część mojej dłoni. W ten sposób wypuszczam troszeczkę i kochani, zawiązuję na końcu balonika superek. Ale robię to, zobaczcie, tutaj, przy tej części, przy końcówce balonika, a nie blisko mojej kulki. Dlaczego? Dlatego, że teraz ścisnę go w ten sposób, żeby powietrze z dołu przemieściło się do góry. Dzięki temu ten balonik zrobił się taki mięciutki i będę mogła go teraz ścisnąć. A więc układam paluszek na moim wiązaniu i na samym dole balona składam te palce razem, a drugą ręką w tym miejscu naciskam balon i w ten sposób tworzę oczy. Po jednym przekręceniu mogę jeszcze sobie równać oczy, czyli sprawdzić, czy są jednakowe. Mogę delikatnie przepompować lewe oko do prawego, bądź prawe do lewego. I jak się upewnię, że są w miarę równe, to już na wyczucie, to zakręcam sobie kolejny raz ten balonik. Po dodaniu takich oczu do naszej żyrafy będzie ona bardzo śmiesznie wyglądała. Tutaj mamy jeszcze w tych oczach taką końcówkę, może pokażę. Warto ją sobie zostawić, zawinąć dwa razy wokół oczu, a później wykorzystać ją do przymocowania przy pyszczku. Widzicie? To będzie w ten sposób wyglądać. I teraz przykładam do pyszczka sobie oczy. Końcówko zawijam w koło obu. I teraz układamy uszy. Uszy ustawiamy w poziomie. Oczy wywałuszone. Rogi do góry, pyszczek. I teraz rysujemy oczy. Właściwie samą gałkę. Źrenicę może raczej, bo gałkę to już mamy. Ja lubię okrągłe, ale może ktoś lubi skośne. Zaznaczę nosek w naszej żyrafie. I oczywiście buzię. Jak ktoś lubi, można nawet narysować język. Będzie wtedy śmiesznie. Kochani, oczywiście zachęcam do narysowania plamek na żyrafie, na szyi, tak jak robiliśmy to w wersji podstawowej. Bez tych oczu oczywiście też się obejdziecie. Można je wtedy narysować na naszym małym 5-calowym baloniku.
i też ona może wyglądała fajnie, ale pomyślałam teraz w tej chwili, że z białymi, wypukłymi oczami będzie po prostu zabawniejsze. Rysujemy nasze kwadraciki, jak tu u żyrafki. I kochani, w ten sposób możecie się pobawić, pomalować całą szyję żyrafy oraz jej dół. I może być to naprawdę bardzo fajna zabawa dla waszych pociech. Zabawka, a wspólne skręcanie takiej figurki może być bardzo atrakcyjnym, miłym spędzaniem wspólnego czasu. Dziękuję za tą waszą wspólną pracę. Jeżeli jest taka możliwość i moglibyście zrobić zdjęcie i wysłać nam do gminnego centrum, to bardzo chętnie obejrzymy wasze żyrafy. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, do następnych warsztatów balonowych niezbędne będą balony takie jak okrągły 12-10-calowy balonik i modelina 260 do podstawowej wersji rybki, którą będziemy skręcać. Do bardziej rozbudowanej wersji będziemy potrzebować quicklinka, dwóch baloników 260 modelinowych, dwóch, bo drugi na wszelki wypadek gdyby strzelił, i dwóch baloników 5-calowych, z których będziemy wykonywać oczy dla rybki. Proszę się przygotować do następnych warsztatów. Zachęcam również do uzupełnienia sobie flamastrów, którymi będziemy rysować w balonach. Zapraszam serdecznie.